Hello wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny Get Ready With Me z kolejną propozycją sylwestrową i oczywiście jak zwykle jedziemy z makijażem na początku i nałożyłam sobie wcześniej barwę siarkową, nawilżający krem i bazę Studio Secret pod makijaż i teraz jedziemy z Rimmel Match Perfection 010 Light Porcelain podkład i oczywiście niezmienny pędzel z Real Techniques Expert Face Brush, teraz Kobo Nude Beige jako korektor używam pod oczy i na niedoskonałości. I całą listę kosmetyków Wam dam jeszcze na dole w opisie. Teraz będzie baza z Elfa w kolorze Sheer i rozcieram ją palcem na całej powiece. Teraz paletka Makeup Revolution Iconic 1 i jasny matowy brąz, pędzelek to jest z Rossmana i nakładam na całą powiekę ruchomą ten cień. Teraz taki ciemno-złoty brąz z drobinkami i matowy, ciemniejszy brąz i ląduje te dwa cienie lądują w załamanie powieki i zewnętrzną część dolnej powieki i to pędzelek z Essence. Teraz superliner z L'Oreala, czyli eyeliner w kolorze czarnym i rysuję sobie właśnie kreskę troszeczkę grubszą i robię winged eye i nigdy nie wiem jak to się po angielsku nazywa, jaskółka, nie wiem jak to nazwać, także jeżeli wiecie napiszcie mi w komentarzach. I wracam teraz do tego cienia takiego bardziej śliwkowego z drobinkami i ze złotem i nakładam go jeszcze w załamanie powieki i też w zewnętrzną część dolnej powieki. Teraz idziemy z Sparkle Extreme, czyli eyeliner z Golden Rose, taki piękny z drobinkami złotymi i nakładam go na tą czarną kreskę, którą sobie właśnie narysowałam i na wewnętrzną część dolnej powieki. Teraz złoty cień jedzie w wewnętrzny kącik i właśnie na wewnętrzną część dolnej powieki i ten cień taki śliwkowo złoty jedzie w zewnętrzną część dolnej powieki i teraz biorę sobie korektor z Makeup Revolution Focus and Fix i widzicie daję pod oczy i rozcieram palcami i pędzlem i teraz brwi, czyli paleta Misty Mouth z Manhattanu i wypełniam swoje brwi i standardowo tutaj znowu puder z Match Perfection, nie Match Perfection tylko z Rimmela Stay Matte Peach Glow i gąbeczka i też standardowo Astor Deluxe Bronze Safari Fever i konturuję właśnie swoją twarz tym bronzerem. Teraz będzie Sleek, paleta róż Lace i biorę sobie ten róż z takimi pięknymi złotymi drobinkami i właśnie nakładam na policzki. Jako rozświetlacza użyję CC Creamu z Eveline i właśnie nakładam go palcem na kości policzkowe i na kupidyna i na nos. Teraz będą rzęsy, czyli najpierw odrywka z Eveline, a potem Curling Pump Up Mascara z Lovely i oczywiście jeszcze podkręciłam zaletką rzęsy. I oczywiście nie byłoby Sylwestra bez sztucznych rzęs i ja sobie przyklejam Accents Ardell i oczywiście Clay Duo, wersja czarna. I pokażę Wam teraz pierwszą opcję, jeżeli chodzi o usta, takie jaśniejsze i będzie to L'Oreal Raw Caress, chyba ta seria i koloreczyki magenta i tak się prezentuje pierwsza opcja z takimi ustami jaśniejszymi, a ja chyba zdecyduję się na ciemniejsze usta, jeżeli chodzi o Sylwestra i to jest Golden Rose serii z witaminą E, szminka w kolorku 70, w numerku 70 i nakładam ją pędzelkiem i tak prezentuje się efekt, jeżeli chodzi o makijaż. Teraz
teraz jedziemy z fryzurą i postanowiłam, że zrobię sobie kucyk i tu najpierw spryskuję sobie odżywką z gliskór do suchych włosów i zniszczonych właśnie moje włosy i rozczesuję i zostawiam sobie dwa takie pasma z grzywki i z tych pasemek plotę sobie warkocz. Znaczy z jednego pasemka plotę sobie warkocz i kieruję się w stronę tyłu głowy, żeby po prostu nic nie odstawało potem, jak będę robić kucyka. I rozluźniam te warkoczyki. I teraz jeszcze przeczesuję wszystko, żeby nic tam nie odstawało i robię sobie kucyka i właśnie zbieram ze sobą te dwa warkoczyki też tego kucyka. Teraz wszystko sobie luzuję i zabieram się za oplątywanie tych warkoczków, które dałam do kucyka. Wokół mojego kucyka wiem masło maślane. I przypinam wsówką, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Zresztą wszystko widać na obrazku, jak to się mówi. I teraz jeszcze rozczesuję swojego kucyka i spryskuję Bella Flex piątką najmocniejszą, Shiny Hold, ten spray do włosów, lakier i właśnie spryskuję swoją fryzurę i tak się prezentuje efekt, jeżeli chodzi o fryzurę. I teraz jedziemy z ostatnim punktem, czyli outfitem. I na górze mam koszulę z lumpeksu, taką w serduszka. Na dole mam spodnie czarne z New Looka i te szpilki z asymetrycznym wycięciem też z New Looka. Tu mamy kolczyki z Accessorize, naszyjnik Sinsaya jeszcze jest dostępny, jeżeli byście byli zainteresowani. Bransoletki, te trzy są z New Looka. I na dole właśnie mam szpilki z New Looka, jak wcześniej wspominałam. Jak widzicie, w większości jestem właśnie w New Looka ubrana, bo uwielbiam ten sklep. I to by było na tyle. Życzę Wam udanego Sylwestra, szczęśliwego Nowego Roku i do zobaczenia. Pa, pa! Na początku jedziemy oczywiście z makijażem i na twarz nakładam sobie bazę z L'Oreal Anti Dull Shine, żeby właśnie